Ogromne podziękowania dla wszystkich wyborców Rafała Trzaskowskiego. Wielki ukłon w stronę wyborców Szymona Hołowni, którzy pokazali, że można pójść do wyborów, chcąc sprawdzić zmiany w Polsce. I uważam, że te 11,4% różnicy między kandydatami wskazuje na to, że zwycięstwo jest w zasięgu ręki. Wszystko zależy od tego, jakim językiem będziemy się komunikować z tymi wyborcami, którzy oddali swój głos na innych kandydatów niż w drugiej turze, bo Andrzej Duda osiągnął sufit swojego poparcia. Już więcej nie może. Natomiast klucz do zwycięstwa jest w ręku Rafała Trzaskowskiego. Jego przemówienie zaczynające ten wieczór finału wyborczego pierwszej tury doskonale wskazuje, na czym mu zależy. Chodzi mu o prawdziwą zmianę, która ma mobilizować nie tylko elektorat Koalicji Obywatelskiej, ale również tych ludzi, którzy dzisiaj oddali głos na innych kandydatów. I bardzo liczę, że będą aktywni w drugiej turze, oddadzą ten głos.